Was bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem Marubianka. Dzisiaj jest, słuchajcie, wielki dzień. Przywozimy nowego konia do nas, do Marun. Bardzo się jaram, także przepraszam, że jestem taka... Ale właśnie teraz jadę do Marun, jestem już spóźniona godzinę ponad, bo mówiłam się z Mariką, że po nią zajeżdżam o 9, a mi jest po 10, także ja szybko idę już do samochodu, opakuję pieski, bo pieski już też bardzo chcą jechać. Chodźcie pieski! Chodźcie pieski! Cześć! 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 Sonia! Sonia, też chcesz jechać? Chodź! Chodź, Sonia! Ojej, Łazik! Łazik, czekaj! Czekaj! Sonia, też ty! Sonia, jest i Łazik, dobra. Ja ubieram psy, pakuję się i jedziemy do Marun, ci przyjeżdżam nowy koń! Jeśli chodzi o tego konia, nie powiem wam nic więcej o nim, bo w sumie nie wiem. Wiem, że ma na imię Zosia i ma chyba 155 cm w kłębie. I to są dwie jedyne informacje, jak o nim wiem. Przyjeżdża to mniej więcej godzinę, więc my już musimy być szybko na wsi. Sorry, jeżeli tak macham tą kamerą, ale kupiłam sobie wczoraj tripoda specjalnie, żeby nagrać tego vloga, żeby troszkę oddalić aparat, bo mam taki dosyć szeroki, nie szeroki właśnie obiektyw. Nieważne. No i ręka mi mdleje, także to jest pora, żeby tego vloga skończyć. Widzimy się na Marunach, siema! Idziemy, psiaki! Dobrze, dobrze, a teraz niespodzianka. Cicho, nie sprzedaj się. Niespodzianka, to nie jest Gucio, ani Paulinka, ani Colette, ani Longoria, ani też Zosłów, jak słyszycie, żaden. Uwaga, czy jesteście gotowi, bo to jest naprawdę coś. Przedstawiamy Zosieńkę. Jaka piękna. O tak. Przywitała wszystkich. Bardzo ładnie. No dzień dobry. Co tam, Gucio? Byliśmy nową przyjaciółkę? I ty też, Kolet? Jest Gucio! Masz nową koleżankę? Przedstawiam wam Zosieńkę. To jest Zosia. Tato do mnie przyszedł. Osiołek. No, dzięki. Fajnie, że mnie przewróciłaś. Fajnie. Ona powinna być na imię Rukola. Zawsze tak chciałam nazwać konia. Tak, ciebie tak powinnam nazwać. Tak. Ty byłaś Shrek, jak cię kupiłam. O, super pięknie. Właśnie po to powstały te dziury w płocie. Gucio jest zakochany już. Czy ty możesz nie jeść mi kurtki? No więc jak widzieliście, przyjechał do nas nowy konik i Marika wam teraz trochę o nim opowie. Za dużo do powiedzenia nie mam na jej temat tak naprawdę. Wiemy tyle, że jest SP, czyli szlachetna półkrew. Ma na imię Zosia. Tak, słodko, chociaż tutaj niektórzy mają jakieś dolegliwości na ten temat. Ma 3 lata, przyjęła siodło i jeźdźca z tego co mi wiadomo. Ale dopiero zobaczymy, jak to będzie tak naprawdę, no bo nie widziałam, tak, jak ktoś na niej jeździł, czy też jak pracuje na ląży, więc wyjdzie szydło z worka. Zobaczycie na następnych filmach.
Na razie nie wiemy, ile ta przygoda będzie trwała. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej i że jak najdłużej będzie ciepło. Może Kolet w końcu będzie miała swoją dużą taką przyjaciółkę końską, a nie same kucyki, więc fajnie. Może powiem tak, może lepiej, żeby się nie zaprzyjaźniały za bardzo, bo potem serce boli. Gdzie masz patyczek, Sonia? Gdzie patyczek jest? Uwaga, leć. Thank you.
Ruzia! 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 Nie patrz, ja tobie stresuję, czekaj. Tak widzicie, wszystko już jest w porządku, Zosia już jest na pastwisku, tam z innymi końmi, tam z tyłu. My się zaraz zbieramy do domu, Zosia zostaje, pierwsza noc i dzisiaj u nas. No i od razu nie przyjedziemy, także może jutro też coś nagramy. Subskrybujcie kanał, tutaj macie przycisk, dawajcie łapki w górę, piszcie komentarze, bo wszystkie czytam. No i się widzimy w następnych filmach. Pa! Pożegnaj się, Zosia.